16 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny w Polsce. Po radosnych miesiącach Solidarności był to straszny moment i w Nowej Hucie została wydana gazeta, której redaktorem naczelnym został mój brat Wojciech i gazeta nazywała się Hutnik. W związku z czym w 1982 roku padł taki projekt, żeby do gazety dodać również audycję radiową. Z Warszawy przywiózł Wojtek nadajnik i proszę sobie wyobrazić, że nagrywaliśmy audycję na zwykłym magnetofonie Major. I ten nadajnik był na tyle maleńki, że mieścił się w opakowaniu od butelki z winiaku lubuskiego. Chodziło o to, żeby rozpoznawalne było radio Hutnik i trzeba było nagrać sygnał tego radia. Wymyśliliśmy wspólnie, że będzie to rota, natomiast ja wykonałem to na okarynie, instrumencie, który ma dosyć charakterystyczny dźwięk, a trudny do zidentyfikowania, dlatego że nie używa się go na co dzień. Rzeczywiście została ta audycja nagrana. Chodziło o znalezienie w mieszkaniu miejsca, w którym akustyka byłaby na tyle dobra, żeby ten dźwięk był nośny, ładny. No, nie mieliśmy tutaj sali koncertowej, nie mieliśmy muszli koncertowej, więc w związku z tym wymyśliłem, że najlepsza będzie muszla klozetowa i nagraliśmy właśnie ten sygnał. Dowiedziałem się, że znaleziono chłopaka na postoju taksówek, chłopaka czy mężczyznę, no nie wiem, czy był zabity, czy tego, leżał na postoju taksówek, nie, że nie żyje, no tak mówiono, ale czy... No i między chłopakami myśmy się tak gadka, no bo jak to w pracy się porozmawiało, no to stan wojenny, no to po co on tam był, po co tego... No, ale nie przypuszczałem, że dopiero na drugi dzień czy na trzeci dowiedziałem się, że to mój brat. Wiem, że był u kolegi i właśnie zatrzymywano go, żeby został, ale nie chciał zostać. No jak to młody chłopak może chciał być w domu, nie wiem co tam miał do... I poszedł i czekał na tą taksówkę, a tam jeszcze nie było, no i on nie miał żadnej przepustki, żadnego nic. W tym czasie, jak go zatrzymali tam. W nocy z dnia 17 na 18 kwietnia 1982 roku w okolicach tego miejsca został pobity do nieprzytomności przez ZOMO Andrzej Szewczyk. Nieprzytomnego Andrzeja znaleziono na ławce obok postoju taksówek. Była to, proszę Państwa, pierwsza śmiertelna ofiara stanu wojennego w Nowej Hucie. Z tego, co nam wiadomo, to byli ludzie, którzy widzieli, jak Andrzejka bili. Bo on strasznie krzyczał, ludzie słyszeli na balkonie. Ludzie słyszeli ratunku, pomocy i ludzie to słyszeli i ludzie widzieli. I ludzie widzieli, że to nie byli cywile, tylko że to było ZOMO, w normalnych mundurach ZOMOWskich. Około godziny 5 nad ranem karetka pogotowia zabrała Andrzeja z postoju taksówek i został zawieziony do szpitala Narutowicza. Rodzina wszczęła poszukiwanie już na drugi dzień. Andrzej został odnaleziony dopiero po 3 dniach. I przyjechaliśmy tam i niestety stali cywile. To chyba było z policji. Niestety nie chcieli nas dopuścić tam do brata. Ale mój tata, nasz tata był taką werwę życiową miał, że wyrwał drzwi i powiedział, co wy mi syna nie pozwolicie zobaczyć. I weszliśmy tam. I wtedy ja pamiętam, właśnie pokazali, że to jest nasz brat. Ja go nie poznałam w ogóle po niczym. Był tak skatowany, że w życiu nie widziałam, nawet w telewizji nie widziałam. Nigdy w życiu nie widziałam. Poza tym to był dla mnie szok, to był mój ukochany brat. Po 52 dniach i nocach Andrzejego godzinie nad ranem. 52 dniu nad ranem o godzinie 4:30 Andrzejek zmarł. Orkiestra z Huty Lenina grała. Pamiętam, jak żeśmy wychodzili z kaplicy. Ludzi było masę.
Koledzy go nieśli w garniturach, z białymi muszkami, z wypustkami w rękawiczkach białych. Dziewczyny były na biało poubierane wszystkie. Narzeczona była na biało ubrana, stała przy grobie, jego przyjaciel tak samo. Było nas sześcioro, ale najmłodszy zawsze był fajny, najukochańszy, taki kochany, fajny Andrzejek. Poza tym był grzecznym, fajnym facetem był, naprawdę, był uczynnym. Był dobrym człowiekiem. Był dobrym człowiekiem, był bardzo uczynnym. Grał na pianinie, grał na pianinie przepięknie, grał na gitarze, tańczył w Słowiankach. No to był mój najmłodszy brat. No. Przyszłość miał przed sobą, no, ale tak się stało, jak się stało. No to ja już na to nie mam wpływu, ani nie poradzę nic.